Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Sushi jest jedną z najpopularniejszych japońskich potraw za granicą i my Japończycy też je lubimy. Chociaż wśród Japończyków też znajdują się osoby, które nie przepadają ze względu na surowe ryby. Dzisiaj opowiem, jak wygląda polskie sushi w oczach Japończyka i gdzie moim zdaniem w Polsce jest najprawdziwsze sushi. Przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie jest japońskie sushi, żeby porównać. Najbardziej standardową formą jest nigiri. Nigiri, czyli kawałek ryby. Kawałek surowej ryby jest na przyprawionym ryżu w kształcie zaokrąglonego prostopadłościanu. Nazwa nigiri pochodzi od czasownika nigiru, czyli uciskać. Bo nigiri robimy w ten sposób. Nie wiem, jak dokładnie jest, bo nie jestem mistrzem sushi, ale mniej więcej tak wygląda. Ale są jeszcze inne formy, na przykład gunkan, gunkan, czyli na przykład kawior jest na przyprawionym ryżu i boki są owinięte wodorostem nori. Gunkan w japońskim oznacza okręt wojenny i pewnie teraz wiecie, dlaczego gunkan, w sensie sushi gunkan, tak się nazywa. Teraz widzicie zdjęcie i właśnie tak wygląda. I jest jeszcze hosomaki, czyli jakiś składnik, na przykład ogórek albo surowy tuńczyk, jest w środku ryżu i całość jest owinięta wodorostem nori. Maki pochodzi od czasownika maku, czyli owinąć, i hoso pochodzi od przymiotnika hosoi, czyli cienki, więc hosomaki jest małe. Albo futomaki, futomaki, czyli różne składniki są w środku ryżu i całość jest owinięta wodorostem nori. Futo pochodzi od przymiotnika futoi, czyli gruby, więc futomaki jest duże. W restauracjach najczęściej jemy nigiri i gunkan, a w supermarketach częściej kupujemy hosomaki i futomaki, chociaż nigiri i gunkan też można kupić w supermarketach. A jako składników sushi głównie używamy surowych, albo tylko lekko podsmażonych kawałków ryb, albo warzyw. Więc nie ma mięsa, przetworów rybnych i smażonych ryb, które są często w polskim sushi. Więc ogólnie można zrozumieć, że nigiri i gunkan są typowym sushi. I najczęściej używamy surowych ryb, a nie innych rzeczy. Teraz będę porównywać z japońskim sushi różne sushi, które można dostać w Polsce. Pierwsze. Sushi z Biedronki. Chyba to jest najtańsze sushi, jakie można dostać w Polsce. Ogólnie w Polsce sushi jest droższe niż w Japonii, ale sushi z Biedronki nawet dla mnie, nawet dla Japończyka jest tanie. A jeśli chodzi o sam smak, to sushi z Biedronki chyba jest najgorsze w Polsce. To nie jest sushi, a coś podobnego. Ryż jest robiony podobnie, jeśli chodzi o sam smak, ale jest bardzo twardy i robi jedną dużą kulkę, która odpycha. I tam prawie nie ma składników typowych dla sushi. Tylko imbir marynowany, który nazywa się w Japonii gari, jest smaczny. Osobiście, mimo wszystko, czasem mam ochotę kupić sushi z Biedronki, bo tanio można poczuć Japonię. Ale jeśli myślicie, że nie lubicie sushi dlatego, że sushi z Biedronki wam nie smakowało, to spokojnie, to nie znaczy, że nie lubicie sushi. Po prostu zjedliście niedobre jedzenie. A jeszcze nie miałem okazji spróbować sushi z innych supermarketów, więc dajcie znać w komentarzach, który sklep ma dobre sushi. Drugie. Sushi, które sprzedają na stoiskach w centrach handlowych. Są naprawdę różne firmy, ale pewnie wiecie, o co chodzi. Takie sushi jest droższe niż w Biedronce, ale jest zdecydowanie lepsze. Nie miałem dużo okazji, żeby jeść takie sushi, ale jak jadłem, to naprawdę jadłem z przyjemnością. To było na tyle dobre, że nie chciałem, żeby się skończyło. Naprawdę. Więc jeśli chcecie spróbować sushi, a nie możecie iść do restauracji, to może być takie stoiskowe sushi. Trzecie. Restauracje sushi. Chyba to jest droga opcja, ale na pewno najlepsza. Muszę uprzedzić, że i tak to nie jest to samo co japońskie, ale prawie wszędzie jest smacznie. Wiem, że restauracje są różne, ale dotychczas odwiedziłem prawie 10 restauracji sushi w Polsce i nigdy nie trafiłem na niedobre sushi. Głównie byłem we wrocławskich restauracjach sushi i szczególnie polecam Hoshi Sushi i Sushi Corner. Hoshi Sushi jest na zachodzie po stronie Leśnicy i jest koło placu Strzegomskiego. A Sushi Corner jest w Starym Mieście na Włodkowica. Sushi w polskich restauracjach jest naprawdę dobre, ale tylko różni się od japońskiego tym, że jest mało nigiri i gunkan. A najwięcej jest futomaki i
i hosomaki, które dla Japończyków są jak odmiana, bardziej jak odmiana sushi, a nie główne sushi. I warto wspomnieć, że futomaki też ma dwa rodzaje. Normalne futomaki, jakie najczęściej jest w Japonii, ma wodorost nori na zewnątrz, na wierzchu. Ale w Polsce popularna jest odmiana futomaki, która nazywa się uramaki. Ura znaczy druga strona. Różnica jest taka, że uramaki ma wodorost nori w środku, a nie na wierzchu. W Japonii uramaki jest bardzo rzadko spotykane, ale w Polsce tego jest dużo, naprawdę. I jeszcze w Polsce nawet w restauracjach jest mniej surowych ryb. Chyba to dlatego, że Polacy stosunkowo częściej mają opór co do jedzenia surowych ryb, więc myślę, że to jest po prostu dostosowanie się do warunków. Jeszcze warto wspomnieć, że w Japonii, w japońskim sushi używa się zdecydowanie więcej gatunków ryb. W Polsce chyba jest tylko kilka gatunków ryb, które są używane w sushi, ale w Japonii nie da się policzyć naprawdę. W Japonii rodzaje ryb są podzielone na kilka kategorii i każda kategoria obejmuje rzeczy, które smakują podobnie. Na przykład łosoś, tuńczyk, ryby z białym mięsem, ryby z niebieską skórą, albo kawior, albo małże. Łosoś i tuńczyk to są konkretne gatunki, ale w środku jest jeszcze podział, na przykład zależnie od tego, czy jest dużo tłuszczu, czy nie, albo kawałki są podsmażone, czy nie, i tak dalej. I w Japonii tych białych i niebieskich jest naprawdę dużo. Najbardziej lubię ryby z niebieską skórą, ale ich nie ma niestety w Polsce. Może w Japonii właśnie ta różnorodność pozwala na przewagę nigiri i gunkan, bo w nich jest tylko jeden składnik, a w Japonii wybór składników jest duży, więc to nie nudzi jedzących. I przez to w Japonii nie trzeba mieszać różnych składników jak w Polsce. W każdym razie, mimo że na pewno są czynniki smakowe, czyli w Polsce sushi musi być dopasowane do smaków Polaków, myślę, że i tak nie da się w Polsce zrobić takiego samego sushi, jaki jest w Japonii, ze względu na warunki geograficzne. W Japonii prawie wszędzie jest dostęp do morza i łatwo dostać świeże ryby. I na dodatek Japonia jest rozległa i ma i zimne morza, i ciepłe morza, co powiększa wybór ryb. Więc najlepiej jest przyjechać do Japonii i spróbować japońskiego sushi. Nawet w kaiten sushi, czyli w restauracjach, gdzie jeden talerz z dwiema sztukami nigiri kosztuje tylko 3,50 zł, według mnie jest lepsze sushi niż w polskich restauracjach. W Japonii nawet sushi z supermarketów jest smaczne. A jeśli chcecie skosztować sushi pierwszej klasy, to możecie pójść do knajpek sushi, gdzie mistrzowie w tej dziedzinie ręcznie przygotowują sushi. Tylko musicie pamiętać, że w takich knajpkach jest 5 razy drożej niż w normalnych japońskich restauracjach. Ceny mogą być różne, ale jak ja byłem na zaproszenie cioci w swoim rodzinnym mieście, które jest słynnym miastem portowym, to na jedną osobę wyszło 5000 jenów, czyli mniej więcej 170 zł. Ale Japonia jest rajem dla tych, którzy uwielbiają sushi, więc zapraszam. Cześć!